Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. To jest ósmy odcinek z serii Outlast. Zapraszam bardzo serdecznie. Okej, musimy sobie chwileczkę poczekać, ponieważ widziałem, jak tam przechadzał się gruby. Może będę mówił Walker, bo zaraz się okaże, że ja tutaj jeszcze kogoś obrażam. Nie mam nic do ludzi otyłych z nadwagą, ale ten gość jest po prostu gruby, no to jak mogę nazywać? Okej, wraca. Kurde, mnie przestraszył. Ja sobie tutaj spaceruję. Z tego, co się zorientowałem, to jedyne przejście jest właśnie tam, skąd on idzie. Dlatego też poczekamy sobie, aż pójdzie tam. Jesteśmy jakoś super schowani. Ale na naszego kumpla to wystarczyło. Kurde, jakieś zagracone cokolwiek. Co, tak będziemy tutaj siedzieć? Trzeba się tam dostać. Jak ten gościu w ogóle biega? On ma krew na plecach, z kręgosłupa mu cieknie. On w ogóle nie powinien móc się ruszać. No ale sądząc po wyglądzie tych wszystkich pacjentów z tego szpitala, to na moje oko na pewno były tu prowadzone jakieś nielegalne badania. Droga ucieczki tutaj i ewentualnie tutaj albo tutaj w wiatrze. Dobra, odpalamy. I do szafki, bo on pewnie zaraz tutaj wpadnie. Standard. Słyszę go, że się zbliża. Oczywiście wywali drzwi z impetem, bo po co? Klamka? Pff. Kto teraz używa klamek? Czy uderzy prosto do szafek? Oczywiście. I na szczęście... Oh fuck! Oh shit! Szybko! Bijaj. Było gorąco. Tutaj jestem w szoku. Myślałem, że nie zajrzy do naszej szafki, jak to zazwyczaj robił. A tu proszę.
Tylko teraz jest pewien problem, ponieważ nie mam zielonego pojęcia. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie? Oh shit! Nie, 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 nie. O, to samo. O, tam. Tutaj. Jeszcze raz. Nie, 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 nie. Zastanawia mnie, czego nasz koleżka, że tak go sobie nazwę, nie złapie nas po prostu i nie wyrwie nam łba, tylko tak nami pomiata sobie po ziemi. Prawdopodobnie... dlatego, żeby dać nam szansę na przeżycie. Wykorzystam sobie to, że poszedł w tamtą stronę. Troszeczkę się tutaj rozejrzę. Ja oczywiście już totalnie straciłem orientację. Okej, nie ma tu zbyt wielu ścieżek. Tylko tam. Tam, skąd przybiegliśmy. W ogóle wybiegłem z tego miejsca, gdzie kręciło się tą korbą. I ja nagle już totalnie nie mam pojęcia, gdzie jestem. A co najciekawsze, jeszcze jakieś duchy tu latają. Fajna, fajna naprawdę gra. Pobudza myślenie. Jest troszeczkę taka też skradanka, horror. Łamigłówka, zręcznościówka, bo się kurde skacze nad jakimiś biurkami TP. Co to jest? Krata chyba. Nie mógłbyś sobie pójść stąd. Cały czas. Tam muszę. Kurde, jest taki wielki, a tak znika? No to... Yeah.
Proszę, chodź go. Tylko by zauważył, to se kucnę. Oh shit! Nasza stara miejscówka. Czysta egzamin. Dobra. Udało się. Teraz trzeba poczekać, aż pójdzie troszkę dalej. Bo tam już byłem. Teraz muszę iść jakoś domu chyba. Jak to możliwe, że zauważył mnie za tą skrzynią? W sumie byłem w samym... tam, gdzie dużo światła było, no. Powiedzmy, że mógł nie zauważyć. O, tu jest jeszcze jakaś miejscówka. Gdzie on po las? Tam? Zdążyłem zobaczyć. Ok, idziemy tam. Oh no. To skąd przyszliśmy? Cholera. Byłem pewny, że to tu. Teraz trzeba czekać, aż sobie pójdzie. Doczekam sobie tutaj. W ten sposób. Ostatnim razem stałem. Czekałem, aż przejdzie, żeby móc przykucnąć w odpowiednim momencie. Ale niestety nie udało mi się wyczuć tego odpowiedniego momentu. Przez co prawie zostałem złapany. Kurde, on, oczywiście jak ja tu czekam, to on idzie na najdłuższy spacer świata. Po prostu. Teraz lecimy tam po żółtej linii. Okej, idzie. Słychać jego łańcuchy jakieś. Bling, bling. Okej, było jęknięcie, czyli przeskoczył przez płot. Proszę bardzo, co to był, kurczę, jakiś szelesty. Okej, poszedł tam. Trzeba to wykorzystać. Jeszcze tylko poczekam sobie, aż przeskoczy. W razie jakby mnie zauważył, to go spowolni. Okej, okay, trendy leci żółta rura. Tam. Aha, czyli po prostu mamy iść tutaj. Czyli dobrze zwiewałem. Myślałem, że właśnie tędy idąc się cofam. A to nie. To trzeba się tutaj przycisnąć przez tą miejscówkę. Załaduję sobie. Mam trochę stresa przez tego ducha, co tam latał. Ok. Szybki exploration. Ok. Drain well. Tutaj nie widzę żadnej kryjówki, dlatego chyba dotąd tutaj aż nie dobiegnie ten gościu. Use the ladder to access the lower, coś tam, coś tam. Ok, to teraz trzeba się wrócić. No, rzeczywiście ta żółta rura tutaj prowadzi, tylko czy gruby się szczaił, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy? Okej. Okay. Podróż w dół.
tu drabiną, zostawię sobie następny odcinek. Okej, ósmy odcinek niestety dobiegł końca, ale nie martwcie się, kolejne odcinki już przed wami. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie komentarz i łapkę w górę. Pozdrawiam.